Siemano, dzisiaj sobie pogadamy o problemach i o tym, dlaczego powinieneś mówić swoje problemy od razu. I tu mi chodzi o to, że na przykład załóżmy twój ziomek albo twój partner zrobił coś, co ci nie siedziało. To ty na przykład się obraziłeś albo ukarałeś go ciszą za to. Nie powiedziałeś, że cię to uraziło. I właśnie to u mnie zniszczyło naprawdę dużo relacji, że ziomek mnie na przykład zdenerwował i ja zamiast mu to powiedzieć, to nie wiem. To jakieś inaczej, w jakiś inny sposób się wyciągało z tego konsekwencje. I szkoda tych relacji, szczerze mówiąc, bo to takie bezsensowne, przez taką głupotę się potrafiły popsuć. I teraz się staram mówić swoje problemy od razu. I ty też powinieneś to zrobić. Czyli na przykład jesteś z kolegami gdzieś na mieście i twój jeden kolega powie coś, co po prostu cię uderzy. Uderzy w ciebie tak mocno, że nie możesz się z tym pogodzić. To ty zamiast resztę spotkania siedzieć w ciszy i być takim smutnym, wkurwionym, możesz albo przy wszystkich mu po prostu wytoczyć to, że tobie się to nie podoba, albo po prostu wziąć go na boczek, żeby uniknąć jakiejś presji z tych, od strony tych reszty ziomków, którzy nie są w to jakby powiązani. I ja wiem, że to jest bardzo trudne i to wymaga naprawdę odwagi i jaj, żeby swoje problemy mówić od razu i że tego się trzeba wyuczyć, ale naprawdę jak to powiesz od razu, to nie dość, że nie będziesz o tym myślał całą noc, nie dość, że nie będziesz myślał, czy następnego dnia, czy to powiedzieć, czy już jest za późno, czy to się przedawniło, czy to ma sens, czy nie. Po prostu powiesz od razu i naprawdę mówienie o swoich problemach od razu uratuje ci mnóstwo stresu, relacji i zagwarantuje ci to lepsze życie. Więc jak masz jakiś problem, to rozwiązuj go od razu. Dawaj znać w komentarzu, co o tym myślisz, łapa, subik, udostępnij. No i do następnego.